chciał powiedzieć nam trochę o postawie uważnej. Zapraszam. Dziękuję, Tomku. Ja dodam jeszcze, że też jestem przewodniczącą Koła Naukowego Tu i Teraz, które jest jednym z współorganizatorów dzisiejszej konferencji razem z Uniwersytetem i ACBS Polska. Dobrze, ale aby nie przedłużać, postawa uważna. Troszeczkę najpierw nawiążemy do tego, co już było powiedziane. Z jednej strony, z Państwa lewej strony mamy akceptację i dyfuzję i to będzie postawa otwarta, o której przed chwilą mówiła Asia. Z drugiej strony mamy heksafleksu, wartości i zaangażowane działanie. I to jest postawa zaangażowana, o której za chwilę Państwu opowie Maciej. Moją częścią jest postawa uważna, czyli kontakt z chwilą obecną oraz ja jako kontekst. Ale najpierw zaczniemy od kontaktu z chwilą obecną. Mam pytanie do Państwa. Kto z Państwa wie, czym jest mindfulness? Uważność. Obecność. Duża, zdecydowana większość, więc myślę, że nie ma tutaj celu, żeby to zagłębiać się w specyfikę. Krótko powiem, że uważność jest to po prostu dostrzeganie tego, co się dzieje w danej chwili bez oceniania, bez narzucania swoich interpretacji w sposób całkowicie akceptujący. Natomiast to jest jakby idea i to jest sytuacja wręcz wspaniała. Na co dzień Państwo zapewne w swoich gabinetach, czy nawet wśród znajomych mają do czynienia niestety z osobami, które mają małe problemy z tą chwilą obecną. Z czego mogą wynikać utrudnienia? Utrudnienia w kontakcie z chwilą obecną mogą wynikać z faktu, że czasami funkcjonujemy w takim trybie rozwiązywania problemów. W momencie, kiedy my musimy rozwiązać jakiś problem, musimy się cofnąć do przeszłości. A cofając się do przeszłości, cofamy się również językowo do całej jakby tego obszaru związanego z poszukiwaniem przyczyn. Zadajemy sobie pytanie, jak coś się stało, jak coś wpłynęło na chwilę obecną, po to, aby móc w przyszłości jakby kontynuować daną sytuację do naszego rozwiązania, tego, którego byśmy chcieli, żeby było. Innym utrudnieniem mogą być tak zwane zdarzenia zewnętrzne, na przykład reakcja przy strachu. Gdzieś może żyje mnie, który by się na to nie zareagował, natomiast oprócz takiej tradycyjnej reakcji przy strachu mamy myśli, mamy uczucia, mamy wspomnienia, wrażenia zmysłowe i cały aspekt z tym związany, który również odciąga nas od chwili obecnej. Czasami na pewno nie jednemu z nas, z Was, zdarzyło się, że bardzo długo analizowaliśmy to, co się dzieje w naszej głowie. Kolejnym utrudnieniem mogą być funkcje werbalne, gdzie możemy się właśnie zagubić w zakamarkach własnego umysłu. Mamy rozproszoną uwagę, ale co jest tutaj największym paradoksem, że z jednej strony my świadomie błądzimy w przeszłości, świadomie rozgrzebujemy, że tak nazwę, tą przeszłość, używamy wielu funkcji werbalnych, na przykład używając słowa dlaczego, które nas już ciągnie z kolei w stronę rozwiązywania problemów, a po prostu mimo wszystko jesteśmy w danym momencie. No i to wszystko oczywiście wpływa na brak elastyczności i umiejętności nawiązywania kontaktu z chwilą obecną. Oczywiście taką sytuację można trenować. Możemy poddać się treningowi nasze obserwowanie codzienności. Jest wiele na to sposobów. Jest wiele form trenowania obecnej uwagi. Wyobraźmy sobie na przykład osobę z fobią społeczną, która ma wystąpić, jest przerażona, jej myśli krążą. Ojeju, co się stanie? Na pewno będzie katastrofa. W momencie, kiedy poddamy ją treningowi, na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak rozpraszanie uwagi, że nie skupi się na tym, co jest ważne. Natomiast jeżeli my nauczymy tą osobę zauważać to, co się dzieje w tej chwili, to, że serce mi bije strasznie szybko, to,
to, że mam oddech taki, a nie inny. Ale również to, że na przykład są szmery na sali, fotograf robi zdjęcia, ktoś inny rozmawia. W tym momencie to rozproszenie powoduje, że ta myśl katastrofalna staje się tylko jedną z wielu myśli. A w tym momencie możemy się zakotwiczyć w tym, co jest ważne i wrócić do naszej prezentacji. Badania dotyczące ważności całego konceptu praktycznie lawinowo rosną. W chwili obecnej, to są dane z 2015 roku z American Mindfulness Research Association, wskazują praktycznie, można się pokusić o to, że się wręcz dwoją z roku na rok. Teraz kilka słów o tym, czym jest ja jako kontekst. W terapii akceptacji i zaangażowania, ja skonceptualizowane, to jest ja jako treść. Ja jako treść mojej opowieści. Jest to jakby produkt uboczny uczenia się. Bardzo ładnie tutaj Louise opowiadała o całym jakby właśnie tym aspekcie. My wchodzimy w świat jakby relacji werbalnych, relacji poznawczych. Tworzymy taką swoją prywatną logikę z nim związaną. Lecz minusem tego jest to, że ta nasza logika może zdominować całość, może zdominować wszystko, co się dzieje naokoło. I wtedy ja staję się przedmiotem, już nie staję się kontekstem. Skonceptualizowane ja to jest ja jestem. Ale jak każdy z Państwa wie, ja jestem w tej chwili osobą mówiącą wykład, a na przykład prywatnie mogę być osobą, która podróżuje, osobą, która rozmawia z innymi osobami i w zależności od tego, w którym momencie i gdzie jestem, ja nadal jestem ja, ale jestem w różnych jakby funkcjach, w różnych opowieściach. Problemem jest właśnie tutaj ta konceptualizacja, że czasami jest tak, że my za bardzo się przyklejamy do tego ja i za bardzo identyfikujemy się z tym, jaki ja jestem i bywamy nieelastyczni. Właśnie w ACT to jest ta trudność i całym celem jest to, aby osłabić to przywiązanie i osłabić te nasze zakotwiczenie w tym, że ja tylko jestem w jednej roli. Kolejny element to jest ja jako ciągłość świadomości, czyli ja jako proces. Tutaj właśnie bardzo ładnie jawi nam się cały ten element związany z obecnością, cały element związany z uważnością. I to jest też to, że jeśli ktoś nie potrafi dostrzec stanów emocjonalnych, może mieć po prostu problem ze zmiennymi okolicznościami życia codziennego. Właśnie znowu, w wyniku procesu socjalizacji, ale również nadużyć, cały ten aspekt związany z tym, co ja czuję, co się dzieje w danej chwili, może zostać osłabiony. Bardzo często to ponownie widać w gabinetach, kiedy przychodzą pacjenci, oni nie wiedzą, co czują. Oni coś mówią, a czują cokolwiek innego. I kolejny, ACT jako proces, to jest właśnie te proste działanie relacyjne, zauważenie chwili obecnej, właśnie bez fuzji i nazywanie tego, co czuję, co myślę. Bardzo często w gabinetach właśnie musimy jakby nawet konfrontując pacjentów mówić, co to czuję. Oraz ja jako kontekst. Na ten aspekt ja właściwie nie da się spojrzeć wprost. To jest przyjmowanie perspektywy. To jest relacja deiktyczna, czyli nasze wszelkie relacje nabierają znaczenia w zależności od tego, jaka jest nasza perspektywa, na podstawie której formułujemy naszą wypowiedź. Ja to jestem ja, tu i teraz, a dla Państwa to mogę być inną osobą, dla przyjaciół jestem ty, my tutaj wszyscy jesteśmy. W zależności kto z nas jak patrzy, my jesteśmy jakby inną perspektywą samego siebie w danym momencie. ACT bardzo ważny jest dla zrozumienia, że właśnie inni ludzie mają też umysły, że właśnie moja perspektywa może różnić się od Państwa perspektywy. Mimo tego, że przebywamy w tym samym miejscu, w tym samym czasie, jesteśmy na tym samym wykładzie. Także możemy funkcjonować tu i teraz,
jako kontekst, jako osoba na tle całej grupy, ale też właśnie możemy funkcjonować w tych ramach deistycznych, ramach relacyjnych, czyli w zależności do siebie, więc ja, ty, my, oni. Całość właśnie tutaj tego elementu w literaturze ma swoją nazwę, oprócz postawy uważnej, jest nazywana stylem skupionym i ten styl skupiony razem z tym stylem otwartym według terapeutów ACT właśnie może doprowadzić do zmiany zachowania wynikającego z wybranych wartości oraz budowanie postawy zaangażowanej, tak istotnej dla naszego procesu rozwoju. Jak wspomniałam, niemożliwe jest otwarte zareagowanie w sprawie życia, jeśli nie jesteście skupionym na swojej świadomości oraz społecznych, fizycznych, psychologicznych aspektach w chwili obecnej. Dziękuję Państwu.